W ubiegłym tygodniu jeden z mieszkańców Bochotnicy dokonał tragicznego odkrycia. Na boisku w pobliżu lokalnej szkoły znalazł leżącego chłopca. Jak się okazało, 13-latek już nie żył. Prokurator na miejscu zdarzenia przeprowadził oględziny. Również w toku wstępnych czynności procesowych przesłuchano w charakterze świadków osoby, które tego dnia przebywały w okolicach budynku szkoły. Jak wstępnie ustalono, około godziny 17 osoby postronne na boisku szkolnym zauważyły ciało chłopca. Podjęto akcję reanimacyjną. Akcja ta była następnie kontynuowana przez załogę karetki pogotowia. Niestety nie udało się przywrócić funkcji życiowych. Decyzją prokuratora ciało zostało zabezpieczone celem przeprowadzenia sekcji zwłok i dopiero wyniki sekcji zwłok pozwolą na wskazanie bezpośredniej przyczyny zgonu. Obecnie prokuratura okręgowa w Lublinie prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Sponsorem programu jest agencja reklamy Multimedia. Grota Roweckiego 4 w Puławach.